Dzień dobry moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście. Witam Was w kolejnym codzienniku biblijnym. Mamy sobotę, drugi dzień października. W Księdze Przypowieści Salomona w 15 rozdziale w wierszu 13 jest zapisane: radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. A w liście do Filemona w 7 wierszu apostoł Paweł napisał: miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Radość pojawia się w jednym i w drugim fragmencie dzisiejszego fragmentu Pisma Świętego. Czy radość pojawia się również w Twoim życiu? Czy Twoje życie jest pełne przesłania radości o Bożej miłości i Bożej łasce? Nie da się ukryć, że znajdujemy się w szczególnym czasie. W większości z naszych parafii to jutro będzie niezwykle radosny dzień. Nie tylko dlatego, że jest niedziela, dzień zmartwychwstania, ale również dlatego, że będziemy świętowali dziękczynne święto żniw. A więc dzień szczególnego dziękczynienia, dzień szczególnej radości, radości z Bożej łaski, z Jego obfitości, radości z każdego daru, którym jesteśmy codziennie przez Boga ubogacani. To niezwykłe, bo kiedy dokładnie spojrzymy w swoje życie i kiedy bardzo poważnie się nad nim zastanowimy, okazuje się, że mamy wiele powodów do radości. Niestety, często jest tak, że nie koncentrujemy się na nich. Wręcz przeciwnie, koncentrujemy się na tym, co przygnębia, dołuje, co sprawia, że nasze serca są coraz bardziej zasmucone. Tak często odczuwamy jedno i drugie, o czym mówi Salomon, że radosne serce rozwesela nasze oblicze, lecz serce zmartwione sprawia, że duch jest przygnębiony. Czego jest więcej w Twoim życiu? Albo może inaczej, na czym koncentrujesz uwagę swojego życia i jakie jest Twoje serce? Bo jeśli tylko na tym, co jest dookoła nas, to faktycznie dużo tego przygnębienia może być. Ale jeżeli koncentrujesz na Bogu, na Jego łasce, na miłości, którą On okazał również Tobie, wtedy Twoje serce pomimo trudnych doświadczeń jest podniesione, a Ty możesz znaleźć okazję do dziękczynienia, a co za tym idzie również do radosnego dziękczynienia, a więc do wdzięczności, miłości i radości względem Pana Boga. Zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo zachęcające są słowa apostoła Pawła, które wypowiedział do Filemona. Piękne by było, gdyby mógł wypowiedzieć je do Ciebie i do mnie tak codziennie. Apostoł Paweł powiedział: miałem bowiem wielką radość i pociechę z Twojej miłości, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, gdyby pisał do kobiety, pewnie napisałby siostro, zostały pokrzepione. Siostro, bracie, czy przez Twoją miłość serce drugiego człowieka jest pokrzepione? Czy Twoje zachowanie, Twoje świadectwo przynosi nadzieję dla drugiej osoby? Czy dzielisz się radością spotkania z Bogiem, z Jezusem Chrystusem? I czy tą radość przekazujesz tym, którzy są wokoło Ciebie? W Twoim domu, w Twoim otoczeniu, w szkole, w pracy? Wszędzie jesteśmy powołani do tego, żeby iść i być przesłannikami radości, nosicielami Bożej miłości i łaski. Może to jest zachęta do tego, żeby nasze życie w ten sposób się wyróżniało, było inne od szarości dnia codziennego, byśmy potrafili barwy, paletę barw, kolorów, piękna wnosić w codzienność, nie z własnej siły, nie z własnej radości, ale dzięki Bożej łasce. Dziękuję Jego miłości i temu przesłaniu, z którym dzisiaj przychodzi do Ciebie, że jest łaskawy, że obdarza, że kocha i że pozwala nam kochać. Doświadczając Bożej miłości, bądź tym, który niesie miłość dalej, która sprawia radość. Radość Tobie i radość tym, którzy są wokół Ciebie i którzy też tego pragną i mogą doświadczyć. Dobrego dnia. Zostań z Bogiem. Do zobaczenia.